Za kwotę ponad 4 milionów złotych Nadleśnictwo Śnieżka realizuje projekt Mała Retencja Górska. Jego celem jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. W tej edycji planowanych było na terenie Nadleśnictwa Śnieżka 16 obiektów. W trakcie weryfikacji okazało się, że potrzeby są większe i ostatecznie wybudujemy 21 obiektów na terenie Nadleśnictwa Śnieżka. Ich podstawowym celem jest spowolnienie spływu powierzchniowego wód opadowych, zatrzymanie tej wody w lesie po to, żeby ona wsiąkła poprzez dno zbiornika i zasiliła glebę i aby roślinność leśna mogła później korzystać z tej wody. Tylko do końca 2020 roku Nadleśnictwo planuje wybudować 10 zbiorników retencyjnych, z czego 2 zostały już oddane do użytku. Budowanie tego typu obiektów jest koniecznością ze względu na niższe opady deszczu w okresie wegetacyjnym roślin. Te zjawiska nasiliły się znacznie już, wręcz przybrały formę katastroficzną i to powoduje, że już widzimy realne skutki tej sytuacji w naszych drzewostanach, w naszych lasach. W ramach projektu budowane są nie tylko tak zwane mokre zbiorniki retencyjne, ale również suche przeciwpowodziowe z funkcją retencyjną. Zbiornik jest zbudowany na dopływie potoku Radomierka, który przepływa przez Maciejową i ostatnimi czasy bardzo często występuje z brzegów. Taki poważny wylew miał miejsce w roku 2003 i 2004, kiedy przecież Radomierka uszkodziła 2 mosty, w tym jeden na drodze krajowej numer 3. W ramach projektu małej retencji podjęto także prace mające na celu przeciwdziałanie erozji wodnej. Ale to nie jedyne działania Nadleśnictwa Śnieżka realizowane dzięki programowi. W tej edycji programu Małej Retencji Górskiej ciekawostką, a jednocześnie nowością jest utrwalanie obszarów mokradłowych, które zaprojektowaliśmy, a takich obszarów na terenie Nadleśnictwa Śnieżka jest 7. Staramy się zachować, a także poprawić poprzez retencjonowanie wody jakość tych siedlisk. Zakończenie realizacji projektu Małej Retencji planowane jest na 2022 rok. Jego bezpośrednim efektem będzie zretencjonowanie 40 000 m3 wody na terenie Nadleśnictwa.